wydarzenie. Wręczymy nie wszystkie nominacje, ponieważ jedna rada oddziału nie przekazała opinii żadnej, a opinia jest sprawą bieżącą, niezależnie od tego, czy osoba zostanie powołana, czy nie, to opinia jest wiążąca i bez opinii rady oddziału powołać po prostu nikogo nie mogę. Więc dzisiaj powołamy tych, którzy wyrazili, mają opinię i już mogą od dziś, albo najlepiej od jutra, pełnić te funkcje, a szczegóły jeszcze sobie wyjaśnimy. I tak Hrubieszów będzie w tej kadencji reprezentowała jako przewodnicząca oddziału pani Anna Jaśkiewicz. Zapraszam. Zagrożeń, jakie towarzyszyły tym, że wówczas upominaniem się o wolność potrafili przełamać tą przysłowiową barierę strachu, bo po drugiej stronie barykady byli ludzie, którzy mienili się demokracją ludową, tak zwaną robotniczo chłopstwo. Czym jest solidarność? Mówię to z pełną świadomością. Solidarność to pewne cele i wzajemne sobie pomaganie. I wzajemne sobie pomaganie. I solidarność to wspólna droga.
A ci, którzy się wybierają w marsz, wspólną drogę, to powinni sobie ufać. Powinni sobie ufać. Solidarność to wspólnota serc. To wspólnota serc, która chce wziąć odpowiedzialność za przyszłość. A solidarność brała, jak była taka konieczność, zawsze brała odpowiedzialność za państwo, za to, czy będzie wolność i niepodległość w kraju. Stanowisko Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego RZZ Solidarność z dnia 31 sierpnia w sprawie obchodów Dnia Wolności i Solidarności. W dzisiejszym dniu obchodzimy święto Dnia Wolności i Solidarności, symbolizujące początek upadku systemu totalitarnego w naszym kraju. Święto to zostało ustanowione przez Sejm Rzeczpospolitej w dniach 27 lipca 2005 roku. 25. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych w celu upamiętnienia historycznego zrywu Polaków do walki o wolność i niepodległość z 1980 roku, który zapoczątkował proces upadku komunizmu i wyzwolenia narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Dla współczesnych dziejów historii Polski i dla Polaków jest to ważne święto. Jest ono uhonorowane rangą święta państwowego. Na ponad 360 dni w roku Polacy świętują jedynie 14 świąt państwowych, co wyraźnie pokazuje nam obraz ważności tego święta. Dzień Wolności i Solidarności upamiętnia historyczne wydarzenia podpisania porozumień w Szczecinie, w Gdańsku, Jastrzębiu, Drój, Dąbrowie Górniczej, ale także pamięć, że to od nas, Lubelszczyzny, powiał duch wolności na Wybrzeże i Śląsk. To ludność ziemi lubelskiej utorowała drogę i dała przykład, w jaki sposób podejmować walkę o wolność człowieka i godność pracownika. Jednym z głównych postanowień porozumień sierpniowych była konieczność powołania nowych samorządnych związków zawodowych, które były autentycznym reprezentantem klasy pracującej. Na podstawie tych postanowień dopuszczono do zarejestrowania niezależnego samorządnego związku zawodowego Solidarny. Od tego momentu rozpoczął się przełom i zaczęła się tworzyć nowa, lepsza historia. W dniu dzisiejszym nasze święto Dzień Solidarności i Wolności obchodzi 18 urodziny, osiąga pełnoletność. Należy sobie zadać pytanie, czy nasz naród przez ten czas nauczył się dorosłości. Czy umiemy podejmować dobre dla narodu i Polski decyzje? Czy umiemy wybrać dobro wspólne, a nie własne? Czy umiemy kierować się prawdą, empatią i współczuciem w dążeniu do wspólnych celów? Czy we właściwy sposób realizujemy słowa papieża świętego Jana Pawła II? Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać. Tworzyć może ona być użyta dobrze lub źle. Na służbę dobra, prawdziwego lub pozornego. Patrząc na miniony rok, możemy z dumą powiedzieć, że tak narodowy zryw chęci pomocy Ukrainie po rozpoczęciu agresji ze strony Federacji Rosyjskiej 24 lutego 2022 roku pokazał całemu światu, że polski duch narodowy nie zginął. Sytuacja ta dowiodła, że mimo różnic umiemy się jednoczyć i wspólnie działać w imię wyższych wartości. Obecnie uznajemy za oczywiste, że papież i Kościół katolicki miał ogromny wpływ na proces upadku komunizmu oraz na powstanie suwerennych, demokratycznych państw w Europie. Święty Jan Paweł II nauczył nas, jak budować sprawiedliwe społeczeństwo, jak utrwalać związki polityki z etyką. Konsekwentnie uświadamiał, że demokracja musi mieć aksjologiczny fundament. Mówił o groźbie sprzymierzenia się demokracji z relatywizmem etycznym, że demokracja bez wartości łatwo
przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Przegłosujemy. Kto z Państwa jest za, proszę podnieść rękę w górę. Marek liczy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, tak? Czy jednogłośnie zostało przyjęte? Nie wiadomo.